Cześć kochani, witam Was po południu w niedzielę. Zapraszam na przegląd do Pepco, bo pojawiło się mnóstwo dekoracji, bardzo ciekawe piżamki, ubrania, także lecimy. Zaczynamy od ciekawych piżamek. Zobaczcie, tutaj są takie fajne z koronką, u góry z serduszkami. Przepięknie się prezentują. Do tego są biustonosze, doły, szlafroki, także możecie skompletować cały zestaw. Taka piżamka kosztuje 50 zł, ale naprawdę jest bardzo urokliwa. Jeśli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod filmem oraz subskrypcję, żeby dostawać na bieżąco powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach. Tutaj jeszcze takie kompleciki. Taki komplecik dostaniecie za 60 zł. No i tuż obok jeszcze są szlafroczki, takie czarne, ładne, zobaczcie, z takimi rękawkami właśnie w tym samym designie, w którym są koszule. Szlafrok kupicie za 60 zł. Zaraz przejdziemy jeszcze na bieliznę i pokażę Wam za chwilę wszystkie dekoracje, bo wiem, że je bardzo lubicie, zwłaszcza te pewnie już pomału wielkanocne. Biustonosz kupicie za 50 zł, a tutaj na dole są jeszcze do tego doły, zobaczcie, też bardzo ładne. Takie, nie wiem, czy to już kolekcja taka, wiecie, walentynkowa, czy nie walentynkowa, czy po prostu nowość. W każdym razie czekajcie chwilę, bo mi się tutaj wszystko pomieszało. Muszę się z tym ogarnąć i zaraz wyciągamy. Tutaj jest taki za 25 zł. Znowu, jeśli chodzi o ubrania, są bardzo ciekawe sukienki. Takie, one są takie, wiecie, zamszowe, 50 zł, nie wiem jak to się teraz nazywa, gdzieś mi uciekła nazwa. Na dole mają takie kieszonki, to są imitacje w zasadzie kieszonek. Z dekoracji dostępne są nowe osłonki, szukam bardzo podobnych na takich stojakach, tylko przydałyby mi się białe. Duża kosztuje 50 zł, tutaj jest jeszcze mniejsza, ale do niej kompletnie nie mogę znaleźć ceny, podejrzewam, że w granicach 35 zł. W nowości dostępne są też podkładki. Zobaczcie, tutaj są czarne, takie klasyczne, bądź takie z takimi listeczkami. Ta z listeczkami kosztuje 5 zł. A na samym dole są dostępne jeszcze takie w stylu boho. Dwupaki, już posprawdzam cenę, kupicie je za 8 zł. Z dekoracji ściennych dostępne są te. Tu Wam troszkę je odsunę, żebyście mogły zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Zobaczcie, takie jak kwiaty. 25 zł. Przepiękne, przepiękne w takim złotym kolorze. Bardzo mi się to podoba. Tutaj ramki, też takie w stylu boho. Zobaczcie, z frędzelkami jeszcze na dole. Kupicie je za 2 dyszki. Lecimy dalej, co tutaj jeszcze jest? Takie jakby plecione, to są takie pojemniczki na chusteczki za 17 zł. Oryginalne, trzeba przyznać, zawsze spotykałam się z zupełnie innym designem. No i u góry są jeszcze dostępne takie kwiaty. Tu już Wam pokazuję cenę, to są, wiecie, one są takie wiszące trochę w dół. Jednak jedna ich wada to taka, że troszkę przeważają, kosztują 20 zł. Łabędzie, skarbonki za 15. Są przeurocze, muszę Wam szczerze przyznać. Natomiast jeśli chodzi o nowości wielkanocne, to tutaj dostępne są takie jakby doniczki w formie takiej skorupki z jajka w połówce. Kupicie ją za 10 zł i dostępne są białe, różowe, takie zielone bądź na przykład żółte. Zaraz tuż obok doniczek dostępne są takie małe zajączki. Już tutaj odgadnę zaraz cenę, tylko muszę sobie to otworzyć. Wiecie, czasami są te ceny tak pozginane, że naprawdę bardzo ciężko jest z tym dojść ładu. Ich cena to 5 zł. One też oczywiście dostępne są w 3 wariantach kolorystycznych. No i takie gąski na złotych nóżkach. Czy to kaczka, czy gąska, no niech będzie albo jedno, albo drugie, bez znaczenia w sumie. Już Wam szukam ceny, znowu tutaj mam problem właśnie, żeby to rozłożyć.
czekajcie. 10 zł jeszcze mi spadło. No nie, dobra, 10 zł. Bardzo ładne zestawy kwiatuszków w takich metalowych wiaderkach, zobaczcie, różowe, fioletowe. A u góry zestawy pisanek. To są takie jakby w formie bombek do zawieszenia. Zobaczcie, jakie ładne mają takie wiosenne już te dekoracje. 7 zł. No i hit. Na samym dole są te wielkie kury. No i one są po prostu hitowe. Kosztują 40 zł i to jest w ogóle, moim zdaniem, to jest w ogóle hit. Te kurczaki. Tu już są dostępne też koszyczki wielkanocne, także jeśli wybieracie się święcić jajka, bądź na przykład chcecie z nich wykonać jakieś fajne dekoracje, to kupicie je w Pepco teraz za 6 zł, jak widzicie, w wielu różnych kolorach. Z działu natomiast ogrodowego sprawdźmy, czy jest tutaj coś nowego. Ale chyba nie ma nic nowego, więc przejdziemy do czegoś innego. To zabieram Was na kubki, bo tutaj też mam Wam wiele do pokazania. Takie kubeczki są na przykład nowe za 12 zł i one są takie w brązie bądź w kolorze niebieskim, ale ten obok po prostu zawsze skrada moje serce z tymi 100 krotkami za 8 zł z tym fioletowym wnętrzem. No i tutaj, tak jak mówiłam, za 12 zł jest ten sam co w brązie, tylko po prostu w niebieskim kolorze. Tutaj chyba nic więcej nie ma, więc jeszcze pokażę Wam te barankowe poduszki. To, co je wyróżnia, to to, że one mają wszyte takie złote niteczki, więc one też trochę się przez to tak połyskują właśnie na złoto. Kosztują 30 zł. A na samym dole jest taka prostokątna z bąbelkami za 4 dyszki, też właśnie z takimi bardzo złotymi przeszyciami. No i tutaj na dole takie barankowe siedziska, wiecie, na krzesło, czy gdzieś, no na krzesło, no w zasadzie na co innego jak nie na krzesło. Rozkręciłam się. Z podkładek to chyba wszystko. Pamiętam, że prosiliście o kilka zabawek, więc postanowię Wam pokazać takie top nowe zabawki. Uważam, że bardzo ciekawy jest ten jednorożec do czesania za 45 zł. Są różowe lub białe, bądź takie zestawy akcesoriów kuchennych dla dzieci, które kupicie za 25 zł. I to jest właśnie fajny styl, bardzo mi się on podoba. Takie małe domki, zobaczcie, też są dostępne. Jeśli nie macie miejsca na duży domek dla lalek, to to jest świetne rozwiązanie. No i wiaderka też z takimi akcesoriami do sprzątania za 25 zł. Ja Wam życzę miłego tego niedzielnego popołudnia i dzięki wielkie za przegląd. Hej!